piątek, 11 października. Grzegorz Żądło, przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Duże problemy finansowe Centrum Zdrowia w Mikołowie. Szpital ma długi i na razie nie wiadomo, jak poradzi sobie z tym problemem. Powiat, do którego należy placówka, chce uniknąć zamknięcia poszczególnych oddziałów. Paweł Jędrusik. 23 miliony złotych to obecne zadłużenie Centrum Zdrowia w Mikołowie. Problemy się piętrzą, bo bardzo kosztowna w utrzymaniu jest m.in. ginekologia. Ta przynosi 500 000 złotych strat miesięcznie. Niezapłacone faktury, mnóstwo zaległości, natomiast podejmowane są działania zmierzające do poprawy sytuacji bieżącej. Powiat mikołowski, który jest 100% udziałowcem Centrum Zdrowia, próbuje znaleźć rozwiązanie tego problemu. Opcji, co zrobić, jest kilka. Nie podpiszę się pod tym, bo przecież bym chodził, nie umiał pokazać się ze wstydu po ulicach naszego powiatu, żeby ten szpital przestał działać całkowicie. Jakiś ruch trzeba jednak wykonać i to szybko. Pod uwagę brane są dwie opcje. Pierwsza zakłada utworzenie konsorcjum wraz z pobliskim szpitalem Świętego Józefa i przeniesienie tam oddziału ginekologii. A druga, sprzedanie szpitala za symboliczną kwotę GCM w Katowicach. W samym Mikołowie, jak i pobliskich, mniejszych miejscowościach obawiają się, że szpital mógłby przestać istnieć. Mikołów to jest 40-tysięczne miasto, więc nie takie małe. A podkreślam, że szpital jest szpitalem powiatowym. Czyli mówimy tutaj już o 100 tysiącach mieszkańców i kilku miastach. Jest absolutnie konieczne, żeby ochrona zdrowia była jak najbliżej ludzi i znajdowała się, żeby placówka znajdowała się tutaj właśnie na miejscu. Korzystają z niej m.in. 4-tysięczne wyry. To już jest też taka nasza tradycja. No, nasi rodzice, my rodziliśmy się w Mikołowie, nasze dzieci rodzą się w Mikołowie, więc to też taki już bardzo sentymentalny kierunek. Ale jeżeli doszłoby do zamknięcia porodówki w Mikołowie, no najbliższym kierunkiem byłyby Tychy, Pszczyna, Katowice, więc tutaj na pewno ten dostęp do takiego świadczenia bezpośredniego byłby utrudniony. Aby ratować szpital, samorządowcy z regionu wystosowali także apel do premiera, w którym proszą o wsparcie. 30 nutri znajdzie schronienie w zagrodzie Trzy Siostry w Rybniku. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyraziła na to zgodę i społecznikom udało się już odłowić 9 sztuk tych zwierząt. To jednak nie zamyka sprawy, bo wciąż obowiązuje umowa z prywatną firmą na odstrzał lub uśpienie około 200 nutri w całym województwie śląskim. Paweł Jędrusik. Prace w zagrodzie Trzy Siostry trwają i to tu znajdzie schronienie 30 nutri wyłapanych z terenu Rybnika. Miejsce będzie dostępne dla mieszkańców, a nutrie będzie można oglądać na wybiegu. Będzie to woliera, bo musi być to woliera, czyli forma dużego wybiegu. Nutrie nie będą na betonie, bo dopuszczalna jest taka forma, ale chcielibyśmy, żeby miały jak najlepszy kontakt z naturą, więc będzie ziemia, pod którą będzie siatka. Obecnie trwa odławianie nutri z terenu miasta. Na razie udało się złapać 9 sztuk, ale poszukiwania trwają codziennie. Przebywają na kwarantannie, potrzebują dużo spokoju, ale pomimo tego stresu, który wiązał się też właśnie z tym odławianiem i gdzieś tam tych działań już wcześniej podjętych, mają apetyt i to spory. To, że kilkadziesiąt nutri znajdzie schronienie, nie oznacza rozwiązania problemu z inwazyjnością tego gatunku w mieście. Można przypuszczać, że w kolejnych latach w Rybniku pojawi się więcej tych zwierząt. Myślę, że to jest kwestia tylko czasu, gdy napłyną kolejne z różnych siedzisk, które po prostu są w Polsce. To zwierzę się przemieszcza. No i będziemy na pewno musieli od czasu do czasu tego typu akcje wyławiania przeprowadzać. To jest nieuniknione, dlatego znowu wracam do mojej wcześniejszej wypowiedzi o pewne systemowe działania w tym temacie. Nutria nam cudownie nie zniknie z krajobrazu Polski, co więcej, przecież mamy informację, że u naszego zachodniego sąsiada też w bardzo dużej ilości występuje. W Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska są jeszcze dwa wnioski z terenu Rybnika o utworzenie azylu. Czekają na rozpatrzenie. Gdyby otrzymały zgodę, to schronienie w mieście może znaleźć nawet około 100 nutri. Czeka też wybrana przez RDOŚ firma, która ma odłowić i uśmiercić około 200 nutri w całym województwie. Ludzie masowo ruszyli na grzyby. Większość grzybiarzy zna się na tym, co zbiera, ale są i tacy, którzy w lesie bywają okazjonalnie i mogą mieć problem z rozróżnieniem grzybów jadalnych od trujących. Inni celowo jedzą grzyby, których nie powinni. Do szpitala w Sosnowcu po zatruciu grzybami trafiły dwie osoby. Łukasz Kądziołka. Sezon na grzyby w pełni. Co tu jutro będzie, a w niedzielę? Wycieczki będą. Faktycznie grzybiarzy nie trudno spotkać. Miejscami wydaje się, że jest ich więcej niż grzybów. Niektórzy dopiero zaczęli zbiory. Jest, no są, młodziutkie.
Inni kończą, ale z pustymi rękami z lasu nie wychodzą. Grzybiarze przyznają, że trzeba być czujnym. Co innego jest na internecie, co innego w rzeczywistości. No to jest duża różnica, nie? Bo grzyby są podobne grzyby. Nie ma co tam mówić, bo tak popatrzysz go z góry, on taki świecący, tak samo. Niektórym nie zaświeciła się odpowiednio wcześnie lampka ostrzegawcza. Dwie osoby trafiły w ostatnich dniach do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Powód to zatrucie grzybami. Jeden z pacjentów zjadł muchomora plamistego, a drugi muchomora czerwonego. Obie osoby były w stanie ciężkim i miały silne objawy zatrucia. Te grzyby dają efekty takie w postaci zaburzeń świadomości i pobudzenia psychoruchowego. Muchomora czerwonego akurat trudno pomylić z innym grzybem. Pacjent zjadł go celowo. W sieci pełno jest poradników dotyczących jedzenia muchomora w małych dawkach. Przypisuje się cudowne właściwości lecznicze, zdrowotne, które może i w nim są, ale są też w nim substancje bardzo szkodliwe, takie jak muskaryna w małej ilości, ale też kwas ibotenowy, który powoduje zatrucia i przyjmuje się, że dawka śmiertelna to jest 15 owocników, czyli całkiem dużo, dlatego nie słyszy się, aby ktoś umarł po spożyciu tego grzyba, no ale zatrucia dosyć ciężkie. Spożycie innego muchomora jest już bardzo groźne dla organizmu. To muchomor sromotnikowy. Zawiera w sobie tyle substancji trujących, że może zabić 4 osoby. Zawarte w nim toksyny nie ulegają zniszczeniu nawet podczas gotowania. Powoduje ciężkie uszkodzenie wątroby, a ponadto jest niebezpieczny dlatego, że nie daje bardzo późno objawy, długi okres od spożycia. Łatwo pomylić go z jadalnymi gatunkami, takimi jak kania, pieczarka czy gąska zielona. Dlatego jest jedna główna zasada. Jeśli nie jestem pewny, to nie zbieram. Seria śmiertelnych wypadków na drogach w województwie śląskim. W ciągu tylko jednego dnia zginęły 2 młode osoby. Policjanci odnotowali wzrost liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów i motocyklistów. Jesień to też czas, gdy bardziej zagrożeni są piesi. Łukasz Kądziołka. Jednego dnia na drogach doszło do 2 tragicznych wypadków. Rano 22-latka na rowerze w Lublińcu zginęła pod kołami ciężarówki. Również w czwartek, ale po południu na drogowej trasie średnicowej w Rudzie Śląskiej wypadku nie przeżył motocyklista. Jego ciało znajdowało się daleko od pojazdu. To było minimum 250 metrów. Wszystko wskazuje na to, że mieszkaniec Zabrza przewrócił się z powodu nadmiernej prędkości. Od świadków i z materiałów, które już posiadamy, wiemy, że mężczyzna ten przed samym zdarzeniem wyprzedzał samochody z różnych stron. Motocykliści sezonu jeszcze nie zakończyli, ale powinni wziąć pod uwagę, że to już nie środek lata. Warunki na drodze są trochę gorsze, więc tych zdarzeń mamy więcej. Droga jest rano śliska, mamy też ciemno. Tylko od początku października policjanci w województwie interweniowali 16 razy w związku ze zdarzeniami, w których udział brali rowerzyści i motocykliści. Przychodzą tu seniorzy, ale nie tylko. Społeczne Ministerstwo do Spraw Samotności w Katowicach obchodzi dziś swoje pierwsze urodziny. To nie tylko miejsce, gdzie można tanio zjeść czy wziąć udział w potańcówce, ale przede wszystkim miejsce wsparcia dla osób, które czują się samotne. Aleksander Kral. Pani Grażyna przychodzi do ministerstwa od samego początku. Nie tylko jako jego gość, ale również jako wolontariuszka. Zaglądnęłam przez szybki, akurat nie pokazał się Mikołaj, była Marta, machnęli do mnie, żebym weszła. No to weszłam. Byłam jako pierwszym takim, który ogląda ministerstwo, ale tam jeszcze wtedy gości nie było, bo to może było przed otwarciem. Poczułam się bardzo sympatycznie i od tej pory jestem tutaj. Czuję się jak w wielkiej rodzinie, otworzymy taką wielką rodzinę. Ludzie samotni dostają tutaj szansę na poznanie nowych osób oraz znalezienie angażującego zajęcia, jak różnego rodzaju warsztaty, koncerty czy dyskoteki. Poza tym do dyspozycji gości jest bistro, w którym można zjeść obiad czy ciasto za niewielkie pieniądze. Potworzyły się takie grupy, spotykamy się co tydzień w takiej grupce 7-10-osobowej. Także to się zaczyna przekładać na nasze zdrowie i na uśmiech. Myślę, że w każdym większym mieście dobrze by było, gdyby takie jedno ministerstwo samotności było. Ja rozumiem, że nie da rady w każdym mieście, ale no, żeby było w miastach. Zadowolenie osób samotnych przekłada się na satysfakcję wolontariuszy, którzy każdego dnia widzą efekty oraz sens swojej pracy.
Uwielbiam chociażby te kontakty z ludźmi. To, że tu rzeczywiście zawiązują się, ja to widzę, grupy takie przyjaźnie międzyludzkie. Jak już te warsztaty, które prowadzimy, jak już jakaś grupa się zbierze, fajnie, oni są otwarci i zaczynają ze sobą dyskutować i rzeczywiście sprawiają, że te mniej otwarte osoby zaczynają się coraz bardziej otwierać i to jest piękne. Dziś ministerstwo świętuje swoje pierwsze urodziny. Na kolejny rok ma już nowy cel. Chce odczarować słowo samotność, które nie musi być przypisane jedynie do seniorów. To się utarło, że myślimy sobie, że samotne osoby są zawsze starsze. My już dzisiaj wiemy, coraz bardziej wiemy, że jest dużo osób, które w wieku, nazwijmy to takim produkcyjnym, z przyczyn życiowych, rozwodów, rozejść, są też samotne, potrzebują wsparcia. Coraz więcej ludzi młodych, którzy są odrzuceni czasami przez swoje środowisko, nawet i rodzinę, i te osoby też potrzebują właśnie dotyku. Będą oni mogli dołączyć do osób starszych, którym już od roku Ministerstwo do Spraw Samotności zapewnia wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz prawne. Taki był piątek w informacjach. Miłego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.